bardzo stęskniliśmy się za naszymi gośćmi, wykonawcami polonijnymi i oni stęsknili się za nami, bo choć w tym roku wcale sytuacja nie była lepsza na początku i też z ogromną dozą nieśmiałości i niepewności przystąpiliśmy do realizacji, to jednak na hasło, słuchajcie, festiwal będzie, nasi przyjaciele polonijni, artyści, zareagowali błyskawicznie, także ten nabór to nawet nie wiem, kiedy się dokonał. Festiwal przede wszystkim nie jest dla nas konkursem, a jest miejscem spotkań, miejscem, gdzie możemy zaśpiewać polską piosenkę, porozmawiać o naszych wspólnych problemach, naszych wspólnych szczęściach. Poznajemy się tutaj nawzajem, nie jest to dla nas konkurs, przede wszystkim to jest miejsce, gdzie możemy się spotkać i pośpiewać razem. Jest piękna, niesamowita atmosfera, jest wspaniała integracja, jest poznanie nowych ludzi, wymiana doświadczeń takich właśnie międzynarodowych, bo wszyscy jesteśmy Polonią, każdy z nas mieszka w innym kraju, więc możemy się podzielić, wymienić tymi doświadczeniami, jak jest i gdzie. No a przede wszystkim myślę, że główną ideą jest krzewienie polskiej kultury. W polskiej kulturze jest piosenka i śpiewając piosenkę krzewimy naszą narodową kulturę.